Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak tutaj połączyć się z siecią VATSI, oczywiście używając Flight Gear, symulatora Flight Gear. Na początku oczywiście szybka wzmianka, czym jest w ogóle taka sieć jak VATSI. Jest ogólnie organizacja non-profit, która tutaj zrzesza, można powiedzieć, zarówno pilotów, jak i kontrolerów lotu, właśnie po to, żeby symulować jak najbardziej realny świat, jeżeli chodzi o kontrolę ruchu lotniczego. Także mamy udostępnione po prostu serwery, z którymi możemy się łączyć i możemy tutaj uczestniczyć w ogólnoświatowej sieci, gdzie możemy komunikować się z kontrolerami, jako też oczywiście realnymi ludźmi. Także mam tutaj komunikację głosową, tak jak w realu. No i w ten sposób możemy tutaj sobie urealnić naszą tutaj symulację samolotem. No jeżeli chodzi o takie sieci jak VATSIM, to oczywiście tutaj jest to platforma niezależna od symulatorów, tak? Możemy tutaj się łączyć wieloma symulatorami i to właśnie sobie zobaczymy na takim diagramie, jak to działa. Czyli mamy tutaj sobie tą sieć VATSIM, gdzie mamy sobie po prostu serwery w różnych miejscach świata poustawiane i mamy nasz komputer, na którym mamy uruchomiony nasz symulator. Oczywiście w naszym przypadku będzie to Flight Gear. I dodatkowo musimy też zainstalować tak zwanego klienta sieci VATSIM. Tutaj takim klientem będzie dla nas Swift. Jest to dodatkowe oprogramowanie, które sobie zainstalujemy. No i dzięki temu nasz Flight Gear będzie mógł połączyć się z programem Swift, a Swift połączymy z siecią VATSIM. I tutaj na przykład na innym komputerze inny pilot może na przykład używać sobie Explaina. Tak samo może używać Swifta i połączyć Explaina ze Swiftem i Swifta połączyć do sieci VATSIM. No i analogicznie może być na przykład z symulatorem od Microsoftu. Więc tutaj, jak widzimy, niezależnie od tego, jakiego symulatora używamy, tutaj za pomocą Swifta, takiego pośrednika, możemy łączyć się z siecią VATSIM, dzięki czemu ten właśnie Swift powoduje, że każdy jest widziany w tej sieci, czyli mój samolot będzie widziany na przykład w symulatorze Microsoftu, a na przykład samolot z Explaina będzie widziany w moim symulatorze i vice versa, tak? Także tutaj wszyscy dzięki temu będziemy tak mogli się widzieć, tak samo komunikować i tak dalej. No i też pierwszą rzeczą, jaką my musimy oczywiście zrobić, to jest założyć konto tutaj na sieci VATSIM. No po prostu VATSIM, tak, tutaj wymaga rejestracji i logowania, dzięki czemu uzyskamy po prostu identyfikator oraz hasło, które sobie sami nadajemy i będziemy mogli tutaj logować się za każdym razem do sieci VATSIM, już gdy będziemy chcieli latać. Także idziemy sobie na stronę vatsim.net, to jest główna strona właśnie tej organizacji, no i dajemy sobie join. I mamy po prostu formularz rejestracyjny. Musimy podać prawdziwe imię, nazwisko, e-mail, hasło, wiek. Tak, to jest ważne, że musimy mieć przynajmniej 13 lat, tak, żeby tutaj móc korzystać z sieci VATSIM. Nasz kraj i tak dalej, podając te wszystkie dane, po prostu zakładamy swoje konto. No i po założeniu tutaj właśnie swojego konta, jak wejdziemy sobie w swój profil, ja akurat nie będę tam wchodził, żeby nie pokazać innych danych, otrzymamy właśnie nasz VATSIM ID, czyli po prostu nasz identyfikator, tak jak liczbowy identyfikator w sieci VATSIM, który będziemy używali w oprogramowaniu Swift do logowania się. Ale co jeszcze tutaj jest ważne, to to, że musimy tutaj w Learning Center przejść egzamin, tak? Musimy przejść taki pierwszy podstawowy egzamin z wiedzy o sieci VATSIM. Jest to wymagane, dlatego że bez tego, bez zdania tego pierwszego egzaminu nie połączymy się do sieci VATSIM. Po prostu program Swift powie nam, że no sorry, ale musisz najpierw zdać ten pierwszy egzamin. No i tutaj mamy ogólnie w tym Learning Center wiele stron, ale najważniejsze, co musimy przeczytać, to mamy tutaj New Member Orientation Course i jak sobie w to wejdziemy, no, tu akurat mnie pyta ciągle, żeby zdawać ten kurs. Idziemy sobie w English, bo akurat polskiej wersji nie ma. Mamy cztery takie rozdziały do przeczytania, zapoznania się tutaj z różnymi informacjami o sieci VATSIM, więc to po prostu no, musimy przeczytać, bo bez tego ciężko będzie nam po prostu zdać ten egzamin. A tutaj mamy właśnie podstawowe informacje, gdzie możemy się na przykład respawnować, że nie możemy tego robić na pasie startowym czy na taxiway, na drogach kołowania, no i tak dalej, tak, tu mamy, tak, plan lotu. Jeżeli chodzi o plan lotu, to warto też wiedzieć, że tutaj właśnie, jak tam napisano, możemy dodać do planu lotu taki opis, adnotację, że na przykład jesteśmy nowym pilotem, no, żeby tutaj kontrola lotu wiedziała, że na przykład, żeby nas troszkę może pobłażliwiej traktowała, żeby może nam dawała jakieś
procedury mniej wymagające, bo na przykład tutaj możemy na przykład podać informację, że tak, nie jesteśmy w stanie wykonać arrival i departure procedure, czyli procedur podejścia i zlotu, albo że na przykład tak słabo mówimy po angielsku, więc tutaj, żeby mówiono do nas wyraźnie i tak dalej, więc zawsze jakąś taką notkę możemy sobie zostawić. No dobrze, tutaj mamy właśnie te wszystkie informacje. No jak tutaj to wszystko, z tym wszystkim się zapoznamy, part 4 to już chyba nie ma nic takiego specjalnego, tak? No to po prostu przechodzimy do testu. I test to jest 15 pytań, mamy 15 minut, czyli w sumie jest aż minuta na każde pytanie. Są to po prostu pola wyboru, test jest bardzo prosty, więc tutaj też nie należy panikować, że jakiś egzamin musimy zdawać, ale tak, to jest właśnie w sumie po to, żebyśmy mieli podstawy, w jaki sposób ten WATSIM działa, jak należy tutaj się zachowywać i w jaki sposób operować, więc mamy te 15 pytań i możemy popełnić maksimum 3 błędy. Jeżeli popełnimy 4 błędy lub więcej, to egzaminu nie zdamy, ale to też nie jest wielki problem, bo za godzinę będziemy mogli zawsze przystąpić do egzaminu jeszcze raz i tak dalej, aż w końcu go zdamy, tak? Bo zresztą też mamy chyba podgląd do każdych pytań, więc możemy sobie zawsze sprawdzać, gdzie popełniliśmy błąd, gdzie daliśmy złą odpowiedź, więc tutaj chyba za drugim podejściem każdy powinien to zdać. No i jak już mamy tutaj konto w WATSIM założone, to możemy teraz wziąć się za instalację oprogramowania Swift. No jak już pokazywałem na diagramie, jest to właśnie klient, który będzie pośredniczył między naszym symulatorem a siecią WATSIM. No jest to wymagane dlatego, że sam symulator nie jest w stanie połączyć się do sieci WATSIM. Właśnie załatwia to klient, który jest też tutaj wieloplatformowy. Taki Swift działa właśnie na Windowsie, na Linuxie, na macOSie. Oraz wspiera wiele symulatorów, nie tylko jeden. Także wspiera to FlightGeara, oczywiście wspiera to X-Plane'a i symulatory od Microsoftu i także Prepare 3D. Także jesteśmy tutaj na stronie głównej tego projektu. Jest to swift-project.org. Tak się prezentuje strona główna. No i mamy tutaj pobranie ostatniej wersji beta oraz innych wersji. Tutaj akurat właśnie nie mamy wersji stabilnej, takiej normalnej, typu na przykład 1, coś tam, tylko mamy wersję beta, którą można uznać za stabilną. Także tutaj autorzy mają obawy, żeby w końcu nadać Swiftowi wersję pierwszą. Zawsze, jak do tej pory, jest to wersja beta, ciągle rozwijają betę. A inne wersje to jest po prostu wersja alfa, tak? Tutaj będziemy mieli możliwość pobrania wersji alfa, czyli takiej wersji najbardziej rozwojowej, może najmniej przetestowanej, która zawiera najnowsze tam feature'y. Tutaj ja akurat pobiorę wersję beta, ale jeszcze warto wiedzieć, że tutaj też mamy dokumentację, tutoriale, więc możemy tutaj sobie na przykład wejść na dokumentację i też poczytać o całym tutaj tym oprogramowaniu. Wszystko jest w miarę też wyjaśnione, więc też odsyłam, jeżeli tutaj chcecie czegoś więcej się też dowiedzieć. Ale dobrze, ja idę sobie tutaj na download beta i mamy no przekierowanie na GitHuba, gdzie cały projekt jest tutaj przechowywany. No ale mamy tutaj właśnie release'y, mamy betę 0.12.92 i mamy instalatory na Linuxa, na macOSa, na Windowsy, więc ja sobie pobieram na Windowsa 64 i pobieram się paczuszka, to dużo nie waży, 83 MB. Jest pobrane, więc możemy instalować. No tutaj wita nas przykry komunikat z Windowsa, który po prostu uważa, że to oprogramowanie jest złośliwe, a to tylko dlatego, że nie znajduje się na jakiejś tam liście zaufanego oprogramowania u Microsoftu. Także tutaj nie należy tego uważać za zagrożenie dla komputera, jak tutaj straszy nas tak Microsoft. Po prostu open source'owe programy raczej nigdy na taką listę do Microsoftu nie trafią, więc dajemy tutaj więcej informacji i dopiero dostępnie nam się uruchom mimo to, więc uruchamiamy. I uruchamia nam się Swift, może przeglądarkę zminimalizuję. Dobrze, jest instalator, dajemy Next, akceptujemy postanowienia licencji, jest to licencja GNU, tak, oprogramowanie jest open source, dajemy Next, więc tutaj mamy tam, że nie ma żadnej gwarancji. Dobrze, tutaj teraz wybieramy sobie komponenty, które chcemy zainstalować. W zasadzie wybór sprowadza się do symulatorów, które chcemy używać. Ja odznaczę wszystkie inne, zostawię sobie tylko FlightGeara. Ewentualnie możemy też sobie zaznaczyć emulator, tak, symulator. Jeżeli nie mamy żadnego symulatora, możemy sobie też zainstalować emulator, który będzie zastępował nam jakieś tam inne symulatory, dzięki czemu możemy sobie samego Swifta testować, nie mając żadnego symulatora nawet, więc
Jest też taka możliwość. Ale dobrze, ja sobie zostawię tylko Flygear. Tutaj z innych rzeczy wszystko zostawię tak jak jest. Nie będę tutaj już nic zmieniał. Dajemy Next. I wybieramy sobie, gdzie chcemy to zainstalować. Zostawię sobie tą ścieżkę domyślną w program Files. Możemy sobie też tutaj wyłączyć automatyczne uruchomienie kreatora. Ja sobie to zostawię, niech się odpala. Dobrze, instalujemy. Dobrze, pootwierały nam się okienka. Właśnie to jest efekt tego automatycznego uruchomienia się launchera oraz kreatora. Także tu mamy jeszcze mnóstwo okienek. Także mamy tutaj mnóstwo okienek potwieranych, na razie je zostawmy. Dobrze. Tak, więc przejdźmy sobie przez ten kreator. Pierwsza rzecz to musimy tutaj potwierdzić, że zgadzamy się na licencję i politykę prywatności. Dalej opcjonalnie możemy też zgodzić się na wysyłanie raportów, jeżeli tak nastąpi crash, to żeby wysłał się raport z crasha tam do deweloperów, do programistów. Ja to sobie też zaznaczę. Dobrze, idziemy dalej. Teraz widzimy, że pobiera nam się baza danych Swifta. Chodzi o to, że Swift zawiera własną bazę danych właśnie tutaj samolotów, linii lotniczych, lotnisk, malowań, modeli samolotów czy statków powietrznych, krajów, dystrybutorów samolotów, kategorii i to wszystko musi się nam pobrać. To się dzieje w tle, nie musimy się tym przejmować. To po prostu możemy nawet iść teraz dalej, nie musimy na tym oknie czekać. Po prostu tak, taka informacja, że tutaj wszystkie dane muszą się pobrać i tu mamy potwierdzenie, jak nam tutaj już zapala się ta druga dioda, to mamy all data ready, tak? Czyli mamy wszystkie dane pobrane, a ta pierwsza dioda to jest database online, tak? Czyli że baza danych jest online, jest dostępna. No i tu mieliśmy też lampeczki, które nam mówiły, że tutaj zapalał się tryb pobierania poszczególnych chyba danych. No i o co chodzi z tymi danymi od Swifta, tak? Tutaj chodzi o to, że Swift pełni rolę tego pośrednika, który nam będzie mówił, jaki samolot ma się u nas wyrenderować, na przykład w symulatorze, kiedy inny pilot będzie leciał jakimś innym samolotem, jeszcze nawet w innym symulatorze, tak? Więc tak, dzięki temu, że Swift dysponuje tą bazą danych, będziemy mogli mieć możliwość tutaj mapowania sobie modeli, które zawiera FlightGear, na te właśnie, które są zawarte w tej bazie danych, dzięki czemu Swift będzie mówił FlightGearowi, jaki samolot ma zostać wyrenderowany, więc po to ta cała baza jest tutaj też potrzebna. No i oczywiście też po to, żebyśmy mogli nadawać, tak będziemy też sami mówili, jakim samolotem lecimy, tak żeby Swift wiedział, że aha, to jest taki samolot, więc ja muszę wysłać informację do sieci VATSIM, tak żeby sieć VATSIM przekazała innym symulatorom, że my lecimy tutaj danym samolotem. Dobrze, także idźmy dalej. Kolejna rzecz to jest tutaj kopiowanie danych z poprzednich wersji Swifta. To jest moja pierwsza instalacja, więc tutaj nie mam żadnych wersji, wszystko jest puste, więc idziemy dalej. Tak samo tutaj jest jakieś kopiowanie ustawień, więc też nie ma co tutaj kopiować, bo jest to moja pierwsza instalacja. No i tak, wybieramy swoje symulatory. Co ciekawe, podczas instalacji już to wybrałem, ale teraz zaznaczone są te dwa jeszcze niepotrzebnie. Ja sobie tylko wybieram FlightGeara. No i tutaj dalej wybieramy katalogi dla poszczególnych symulatorów. Oczywiście ja przełączam się na FlightGeara i podajemy katalog główny do symulatora. To będzie u mnie program Files i no i po prostu ten już główny katalog. Tu dalej nie idziemy. Idziemy sobie tutaj i wybierz folder. OK. I dalej mamy wybór katalogów z modelami. Chodzi o modele naszych statków powietrznych. I tutaj musimy wskazać katalog. Tam, gdzie jest zainstalowany FlightGear, mamy katalog Data i mamy katalog AI, czyli sztuczna inteligencja, i mamy katalog Aircraft. Jak wejdziemy sobie w ten katalog, to zobaczymy, że jest tu mnóstwo różnych modeli samolotów. I właśnie o to chodzi, żeby tą całą bazę samolotów, tutaj, żeby powiedzieć tutaj Swiftowi, gdzie znajduje się ścieżka do tej całej bazy samolotów, którą będzie mógł używać FlightGear do renderowania samolotów innych pilotów. Możemy też wskazać samoloty, które sobie instalujemy do latania, ale raczej one rzadko będą mapowane, ale możemy to też sobie zrobić. Idziemy sobie tutaj na nazwę użytkownika, FlightGear, czyli nasz katalog domowy i tu będzie u mnie Downlands, Aircraft, tak, i jeszcze który hangar. No ja wezmę sobie ten stabilny, a tu mam jeszcze Aircraft, dobrze. I tu już są samoloty, które sobie zainstalowałem. Dobrze, wskażę też ten folder. Dobrze, mamy dwa foldery dodane. Tu mamy jeszcze wykluczenia, tak? Jeżeli
Wewnątrz tego folderu jest jakiś inny folder, który chcemy wykluczyć, żeby tam nie były szukane modele samolotów, to możemy tutaj też podać taki folder, ale ja tego nie potrzebuję tego robić, nie będę tego robił. Jeżeli mamy bałagan, możemy dać adjust, wtedy duplikaty na przykład zostaną usunięte, ale dobrze, to tyle, dajmy save, zapisało, dobra, idziemy dalej, next. No i teraz musimy sobie utworzyć nasz zestaw modeli samolotów, także też zaznaczamy symulator, w tym wypadku FlightGear, zaznaczamy, żeby była używana baza danych i dalej mamy właśnie te katalogi, które już sobie wcześniej dodaliśmy i co ciekawe, teraz możemy je wszystkie usunąć i możemy też je pozmieniać, tak? Także też możemy tutaj to zrobić, to co zrobiliśmy w poprzednim kroku. Także mam te dwa katalogi dodane i teraz mamy models, to jest ilość tutaj modeli samolotów, jakie znalazł Swift. W tej chwili nie znalazł jeszcze żadnych samolotów, bo musimy mu zrobić tutaj reload. Teraz coś się dzieje. Co tu się dzieje? Loading completed for simulator FSX. Właśnie nie rozumiem, czemu tutaj FSX mi się teraz wtrążania. Ja tu wszystko robię dla FlightGear. Do you want to see detailed message? Nie chcę, dobrze, anuluj to. Teraz FS9. O co tu chodzi? PPH3D. Okej, okay, mamy w końcu komunikat, że znalazł 1600 modeli dla FlightGeara. Nie wiem, czemu te inne symulatory mi się tam zaczęły pojawiać. No ale to widzimy, że nie wszystkie samoloty znalazł, nie ze wszystkimi sobie poradził, tak? I to są przeważnie samoloty z naszego katalogu, gdzie instalujemy samoloty do latania, ale te samoloty, gdzie jest, tak, sztuczna inteligencja, te modele dla sztucznej inteligencji, to wszystko powinno być znalezione. Więc jest OK, dajmy tu close. Tak, mamy potwierdzenie, że znalazł 1651 modeli. Tak, czyli znalazł tyle statków powietrznych w katalogach, które mu wcześniej podaliśmy. Ale to nie wszystko, bo to są tylko modele, które znalazł sobie w naszych katalogach, a teraz musimy je zamienić w zbiór zmapowanych modeli samolotów. Więc musimy sobie stworzyć nasz zbiór samolotów. Klikamy sobie tutaj Create. Dobrze, używamy wszystkich modeli i no i widzimy, zbudował sobie tutaj nasz secik. Czyli mamy teraz wszystkie tylko te modele, które rzeczywiście można zmapować, tak? Bez tych czerwonych, tak, krzyżyków, których nie dało się zmapować. No i to jest nasz zbiór samolotów, które będą mogły być renderowane we FlightGear. Tak, czyli jak ktoś będzie sobie tam latał Boeingiem 77-300ER, no to Swift powie FlightGearowi, żeby użył tutaj, tak, takiego samolotu z takiej ścieżki. Dobrze, dajmy teraz tutaj Save FG, tak, zapisane, możemy dać Close. No i teraz widzimy, że z tych 1600 modeli jedynie 822, no jedynie, ale też całkiem dużo, 822 samolotów zostało prawidłowo zmapowanych i może być tutaj używanych i renderowanych we FlightGear. No i tutaj tyle, możemy iść dalej. Tu są jakieś konfiguracje dla FSX-a i X-Plane'a. My tutaj dla FlightGeara nie potrzebujemy nic robić, idziemy dalej. No i teraz hotkeys, czyli przypisania klawiszy do różnych akcji. I tutaj najważniejszą akcją, jaką sobie musimy przypisać, to jest tak zwany PTT, czyli Push to Talk. Czy inaczej po polsku mówiąc, tak, klawisz, który będziemy przytrzymywać podczas mówienia do ATC. Dajemy sobie add, żeby dodać sobie nowe przypisanie. Rozwijamy voice, wybieramy active push to talk. I teraz klikamy tutaj ten select. No i pisze nam, żeby nacisnąć jakiś klawisz albo przycisk. Może być to też właśnie przycisk na kontrolerze, czy na wolancie, czy na joysticku, ale może być to też jakiś klawisz na klawiaturze albo kombinacja klawiszy. Ja sobie właśnie użyję control shift. No i widzimy, że mi się tutaj tak wpisało samo Ctrl Shift. Jeżeli chcemy też sobie to wyklikać, to rozwijamy tutaj tą strzałkę i możemy tutaj sobie też sami wybrać różne ustawienia. Dobrze, dajemy OK. Dobrze, mamy klawisz skonfigurowany. No i to tyle, to był ostatni krok, dajemy Finish. I teraz jesteśmy uruchomieni w aplikacji Launcher. Tu mamy jeszcze instalator, możemy go w końcu zamknąć. No i tak wygląda sam Launcher. Ja na razie go zamknę. I wejdziemy sobie do katalogu, gdzie zainstalowałem Swifta.
A to dlatego, że chcę wam pokazać, że właśnie ten cały Swift składa się chyba tam z czterech czy nawet pięciu programów. Tak, tu jest ten Swift i idziemy sobie w bin. O, i tak mamy raz, dwa, trzy, cztery egzeki. No i pierwszy z nich to jest właśnie launcher. To jest to, co nam się już uruchomiło automatycznie po instalacji i zawsze możemy to uruchomić. To też znajdziemy w menu start tej ikonki do tych programów. No i launcher to jest taki podstawowy programik do konfiguracji. I tu właśnie mamy, tak jak mamy informacje podstawowe, mamy window type. Jakiego typu chcemy okno używać? Czy właśnie normal window, czy frameless? Czyli bez tych obramowań. Zobaczmy tego framelessa na przykład. Mamy też core mode. Tutaj możemy wybrać, w jaki sposób chcemy używać tego Swifta, czy chcemy na przykład używać go na drugim komputerze, czy na tym samym komputerze co symulator. Ja użyję sobie tego standalone, czyli na tej samej instancji co symulator, a jeżeli chcemy, to możemy sobie to rozbić tak, że mamy dwie aplikacje, właśnie GUI oraz Core. Tak, jest rozbite na dwie aplikacje. Tutaj standalone GUI jest razem z Core'em, tak? A tutaj jest to rozbite. A to po to, żeby właśnie program GUI, no to jest uruchamiany z tej ikonki, ale jest to program, który będziemy właśnie głównie używali tego programu, tego GUI, z tą niebieską ikonką, jako programu do komunikacji się z sieci VATSIM. Tak możemy sobie w tej konfiguracji uruchomić to GUI na drugim komputerze. Wtedy na komputerze tutaj z symulatorem uruchamiamy Core, tak, tą aplikację Core oraz sam symulator. Ustawiamy wtedy tutaj IP naszego komputera. Nie może być to localhost, musi być to IP, tak jak widziane też na zewnątrz. No i numer portu możemy zostawić domyślny. Następnie GUI uruchamiamy na drugim komputerze, a tu uruchamiamy Core'a. No i tak wygląda też Core. Tutaj, no tutaj akurat tylko konfigurujemy właśnie to połączenie. Ale w Core'a nie będziemy tutaj aż tak mocno teraz się tym zajmować. W każdym razie mówię o tym, żeby jest taka możliwość, że możemy sobie tutaj właśnie GUI uruchomić na drugim komputerze i to jest tylko po to. A jeżeli używamy to wszystko na tym samym komputerze, to wybieramy standalone. No ja tak sobie wybiorę, idziemy dalej. Tu mamy informację o nowej wersji. Tak, możemy sobie wybrać, że jest na przykład alfa i tak mamy informację, że jest nowa wersja, no bo ja używam beta. Ale tu mamy check again i jest tak nothing new, więc wszystko jest aktualne. No i mamy też informację o naszym tutaj, o naszej tutaj bazie danych, że wszystko jest pobrane, dobra. I tu mamy jeszcze zakładkę narzędzia, jakieś logi, coś do FSX-a i tak czyszczenie rejestru Windowsa i tak dalej. No i na dole mamy już akcje, które chcemy wykonać. Możemy przejść tutaj config jeszcze raz, to otworzy nam się ten sam wizard do konfigurowania wstępnego, który już sobie przeszliśmy podczas instalacji. Mamy też narzędzie do mapowania. Tutaj możemy mapować oczywiście modele naszych samolotów, ale tym się nie będziemy teraz zajmowali. No jest ten Core, który mówiłem. No jest GUI. Najważniejsza aplikacja to jest właśnie GUI. Tak się ona na dzień dobry prezentuje, ale ja właśnie póki co ją zamknę i uruchomię ją jako administrator. Dlatego, że już wiem, że bez tego... Aha, tylko frame'a nie mam. Ciekawe czemu. W sensie mam frame'a. Może launchera uruchomię jako administrator i window type frameless, dobra. Tak, bo chodzi o to, że chciałbym tu zwiększyć czcionkę, żebyście lepiej widzieli. Tu wszedłem sobie w settings, GUI i dajmy tak 12, ok. Okej, czcionka się powiększyła. Także no ważne jest, żeby też jako administrator uruchamiać tę aplikację jednak. No i tak się prezentuje nasza główna aplikacja, czyli Swift GUI. No i na dzień dobry uruchamia nam się tutaj w zakładce Cockpit, ale to jeszcze sobie omówimy, bo zobaczmy sobie teraz, co tutaj, tak najważniejszy rząd tutaj lampeczek, który nam prezentuje, w jakim stanie jest obecnie aplikacja Swift. No i tak, mamy audio, zapaloną lampeczkę, co mówi nam, że prawidłowo wykrył tutaj nasze sterowniki audio, czy tam kodeki, i że audio powinno nam działać. To widzimy, że teraz input zbiera mój głos, tak, także tutaj audio powinno działać prawidłowo. Dalej mamy PTT, czyli nasz przycisk push to talk, i jak się świeci lampeczka, to znaczy, że nasz klawisz przypisania, u mnie to będzie Ctrl Shift. No i widzimy, że działa. Teraz przytrzymuję Ctrl-Shift i podświetla się PTT. Teraz puszczam
i tak dalej. Więc PTT mi działa, to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli się komunikować z ATC. No i to jest dalej, pójdźmy od początku, tak? Mamy network, tutaj ta lampeczka nam mówi, czy jesteśmy podłączeni do sieci WACIM. W tej chwili nie jesteśmy, więc lampeczka jest zgaszona. Dalej mamy simulator i lampeczka też jest zgaszona, co mówi nam, że nasz symulator, w naszym wypadku FlightGear, nie jest podłączony też do Swifta. A to sobie zaraz też zrobimy. No i mapper ready też jest wyłączony, co nam mówi, że też mapper, tak, czyli narzędzie do mapowania modeli samolotów, też nie działa, ale ono też nie działa dlatego, że symulator nie jest podłączony. No i mamy lampeczkę D-Bus, to akurat w wersji standalone nigdy nie będzie włączone, bo nie ma takiej potrzeby, bo aplikacja działa właśnie jako całość, a to będzie zaświecone, jeżeli właśnie uruchomimy sobie aplikację Core i GUI na drugim komputerze. Wtedy D-Bus będzie tutaj zapalony. No i dobrze, pierwsze co właśnie powinniśmy może zrobić, to połączyć teraz symulator do naszego Swifta. Uruchommy zatem FlightGear. Wybierzmy sobie na przykład Cessnę, wybierzmy sobie tutaj, no niech będzie, tak, Wrocław mamy. Aktualny czas, niech będzie zima, rzeczywista pogoda, ustawienia. Tutaj ważne jest, żeby nie łączyć się tutaj z trybem multiplayer, to już jest w ogóle inna sieć, tak, więc z tą siecią multiplayer się FlightGearową nie łączymy, więc tutaj nic więcej nie trzeba, dajemy, lećmy. Dobrze, ustawmy sobie może tak okna, ok. No i tak, jesteśmy w symulatorze. No i teraz, żeby połączyć się ze Swiftem, idziemy w multiplayer i mamy połączenie Swift. I no mamy pewne dane jak adres i port, numer portu. Adres to musi być oczywiście adres komputera, na którym pracuje nasz Swift. W naszym wypadku jest to ten sam komputer, ten sam, więc wystarczy localhost, czy właśnie ten adres IP 127.0.0.1, który jest równoznaczny localhost i numer portu domyślny w zupełności wystarczy. I dajemy sobie uruchom serwer i symulator, widzimy, jest już podłączony, tak? Mamy zapaloną lampeczkę, że symulator jest podłączony. Mapper ready też zapalony, więc jest OK. Tak jeszcze w gwoli wyjaśnienia, jeżeli idziemy tutaj w te ustawienia Swifta, te połączenia, te dane, jeżeli chcemy zmienić, to też jest taka możliwość. Oczywiście to zależy też od konfiguracji w Swifcie. W tym celu idziemy sobie tutaj w settings i idziemy w simulator. Mamy tutaj FlightGear, OK, i wybieramy tutaj narzędzia przy FlightGear. Jeżeli byśmy mieli więcej symulatorów, to tych checkboxów byłoby więcej, ale tu wybieramy sobie narzędzia przy FlightGear. No i widzimy tę konfigurację, tak? Ten numer portu i adres IP. To są właśnie dokładnie te same dane, musimy mieć tutaj we FlightGear. Jeżeli tutaj zmienimy sobie numer portu w Swifcie, to taki sam numer portu musimy tutaj podać we FlightGear. Także tak to pokazuje, żeby było jasne. Ale oczywiście, jeżeli nic tu nie zmieniamy, to wystarczy zachować tą domyślną konfigurację. No i oczywiście tutaj multiplayer, upewniamy się, że jest wyłączony, niepołączony, OK. Ma być rozłącz i tutaj ruch sztuczny SI też jest wyłączony. No i dobrze, tak? Nie chcemy tutaj, żeby jakieś inne samoloty sztucznej inteligencji nam tutaj latały. No i dobrze, wróćmy do kokpitu. Zobaczmy sobie teraz na szybko, jak tutaj wygląda, tak, operowanie kokpitem, bo no, najważniejsze oczywiście z tutaj punktu widzenia ATC jest komunikacja, więc mamy tutaj komy, COM1 i COM2, czyli kanały komunikacyjne. Mamy też transponder. No i też transponder, zobaczmy, że tutaj mamy też ikonkę, która nam mówi, w jakim trybie pracuje transponder, co jest bardzo istotne przy komunikacji z ATC. Jeżeli mamy zamiar wyłączyć już samolot, to przełączamy się na standby, ale jeżeli właśnie zamierzamy lecieć, to praktycznie zawsze mamy tutaj tryb mode C, tak, czyli mode Charlie. Ja może jeszcze uruchomię na szybko tutaj nasz samolocik, ale hamulec zostawmy. Tak, i zobaczmy, że tutaj nasze komy, jak i całe to radio powinno być synchronizowane. Na przykład spróbujmy zmienić tak nastaw częstotliwości. Ja, tak, jak kręcę tutaj tym pokrętłem w radiu, to jednocześnie zmienia mi się tutaj na standby, tak? Więc widać, że to jest synchronizowane. Jeżeli tutaj podmienię częstotliwość, to tak samo podmienia mi się tutaj, tak? Więc to wszystko działa. Oczywiście możemy też to zrobić w drugą stronę, czyli możemy klikać i nastawiać tutaj w aplikacji Swift. Także jeżeli mamy radio nieoperatywne w samolocie, to możemy zawsze posługiwać się tutaj Swiftem, ale oczywiście dla lepszej imersji jest używać symulatora samego.
Ale też zobaczmy, że nie wszystko działa, jeżeli chodzi o audio, na przykład o głośność, o tutaj te przełączniki, a to dlatego, że warto tutaj zaznaczyć sobie opcję synchronizacji właśnie tego radia całego. I teraz jeżeli ja włączę, wyłączę, czy to mi działa? No tak, teraz mi zaczęło działać. No, teraz mam COM1 off i COM2 off, tak, w panelu na kokpicie, więc mój odsłuch COM1 i COM2 jest na 0, tak, czyli ta głośność się wyłączyła. Jeżeli włączę COMa na przykład na głośniki, no to widzimy, że tak, głośność tutaj w Swiftie też się podniosła. Jeżeli teraz COMa 2 też podniosę, to widzimy, że też głośność się ustawiła. No i dodatkowo mamy te suwaki głośności. O, akurat chyba nie trafiłem. Aha, teraz, okej, nie mogę ich ruszać, bo są w trybie synchronizacji, okej, czyli mogę je ruszać tylko z poziomu kokpitu w symulatorze. Więc tutaj musimy kręcić tymi pokrętłami, o, żeby na przykład... Tak, działa to? Coś mi teraz to nie działa, czemu? No, widzę, że coś się zacina czasami. O, teraz zaczęło działać, dobra. Włączę koma 1 na słuchawki i... O, tak, i teraz widzimy, że suwak tutaj mi się porusza, jeżeli ja tutaj kręcę pokrętłem. Tylko musi tam załapać to działanie, ale teraz działa, dobra. Tak, także możemy sobie tutaj też operować radiem i tutaj warto sobie może wtedy włączyć tą synchronizację, żeby właśnie radio w symulatorze synchronizowało nam się z tym, co mamy ustawione w Swiftie. No idąc dalej, mamy też transponder. Tutaj widzimy, mamy ustawiony skłok 700 i rzeczywiście tutaj też mam ustawione 770. No jeżeli tutaj zmienię w Swiftie, to jednocześnie zmienia mi się w kokpicie. Oczywiście mogę też tutaj pozmieniać w kokpicie i powinno to samo się nastawić w Swift. Tak, i to się zgadza. No i tryb pracy. Tutaj tryb pracy w Swiftie jest troszkę ograniczony, czy też w samej sieci VATSIM, bo mamy tylko dwa tryby, standby i tryb C. A na przykład tutaj nasz transponder ma jeszcze, tak, mamy off, czyli całkiem wyłączony, a tu jesteśmy w standby. Dalej mamy standby właśnie, więc idziemy tu w standby i jesteśmy w standby. Dalej mamy tryb on, co inaczej mówiąc jest trybem alfa, ale tu nam się od razu włącza tryb Charlie, tak, w Swiftie, bo nie mamy tego trybu pośredniego. No i dopiero teraz jestem tutaj w trybie Charlie Altitude, więc tutaj też nam się włącza tryb Charlie, no już był włączony wcześniej, więc no tu jest troszkę to ograniczone. Właśnie VATSIM wymaga tego trybu Charlie praktycznie cały czas od momentu uruchomienia do wręcz wyłączenia silników, tak, żeby używać trybu C. Dobrze, także widać, że tutaj nasz panel radia jest zsynchronizowany. Tą opcję synchronizacji właśnie możemy włączyć tutaj z kokpitu, możemy też pójść w settings i simulator i tutaj też mamy ten COM synchronizację COMów, use COM integration. Tu też możemy to sobie włączyć, co jest w zasadzie tym samym. Kolejną rzecz tutaj w kokpicie, jaką mamy, to jest Selcal. Możemy tutaj sobie wybrać taki właśnie kod tonów, które będą tutaj odtwarzane, kiedy ATC nas wezwie. O, tutaj ważne jest, żeby to było na zielono, tak? Jak wybierzemy jakiś inny kod, to czasami mamy tam czerwony kolor. Ja w zasadzie nie wiem, jakie są reguły, o, teraz mam na czerwono. Nie mogę wybrać tych samych, tak? Ale... AC, AD, AD też nie mogę. No po prostu są jakieś reguły, ja, szczerze mówiąc nie wiem za bardzo, z czym to jest, ale tu możemy sobie też to odsłuchać. No i mamy takie wezwanie, tak? Możemy sobie włączyć taki Selcal. No z tego, co tylko wyczytałem, to właśnie ATC może nas wezwać poprzez ten Selcal, że no nie wiem, czy ma do nas jakąś wiadomość, coś takiego, więc możemy to sobie ustawić. Okej. Dobrze, idąc dalej, zobaczmy sobie teraz zakładkę Connect, drugą ważną zakładkę tutaj w całym tym Swiftie, która polega właśnie na tym, żeby się połączyć już do sieci VATSIM. Bo jak widzicie, network jest ciągle lampeczka zgaszona, czyli do sieci VATSIM nie jesteśmy podłączeni.
No i tak, na początek wybieramy właśnie sieć, do której chcemy się podłączyć i do serwera jakiego. Tak, wybieramy WATSIM, możemy też tutaj wybrać inne serwery, ale to akurat nie mam żadnych innych serwerów, więc wybieram WATSIM i wybieramy dokładnie, do którego serwera chcemy się podpiąć. To nie powinno mieć znaczenia, wszędzie powinniśmy być widoczni, tak jak jest podobnie tu na multiplayer we FlightGear. Także po prostu wybieramy serwer, który jest najbliżej naszej rzeczywistej geolokalizacji, tak, żeby był no, jak najlepszy transfer. Więc ja tutaj wybieram sobie, no jak widzimy, tutaj Niemcy są najbliżej. I dalej wybieramy sobie, w jaki sposób będziemy używali z sieci WATSIM, czy będziemy tak normalnie sobie tutaj latali, czy będziemy tylko obserwatorem, czy też co-pilotem. Jeżeli rozłączymy symulator, to mamy tylko możliwość bycia obserwatorem, tak? Także tutaj też możemy się połączyć do sieci WATSIM bez samolotu, ale wtedy tylko jako obserwator. No ja dam sobie normal, tak? No i dalej mamy dane pilota. Podajemy sobie identyfikator sieci WATSIM. Tutaj sobie wkleję mój identyfikator i podajemy hasło, jakie sobie ustawiliśmy podczas rejestracji do sieci WATSIM. Kolejne pole name, tutaj wpisujemy nasze imię i nazwisko, to samo realne imię i nazwisko, które podaliśmy podczas rejestracji do sieci WATSIM. Dozwolone jest też podanie samego imienia, nie musimy nazwiska. I dozwolone jest również podanie, jeszcze raz, identyfikatora. Ja sobie tak zrobię. I opcjonalnie możemy też podać sobie nasze lotnisko domowe. Nie musimy tego robić, ale jak chcemy, to możemy. Możemy tu sobie je poszukać po kodzie ICAO czy nazwie. Dobrze, ja podam sobie Wrocław EPWR. Dobrze. No i dalej nasz samolot. Tak, tutaj widzimy, co jest bardzo ważne. Nasz model samolotu ma zieloną obwolutkę. Tak, bo ta obwolutka może być czerwona, co przeważnie oznacza, że symulator nie jest podłączony nawet. Może być też żółta, co też Wam zaraz pokażę. Dobrze, zobaczymy sobie, co znaczy żółta. A teraz mamy zieloną. To jest stan, że tak powiem, najlepszy, dlatego że nasz model samolotu został znaleziony w bazie danych Swifta automatycznie i automatycznie poprzypisywał nam tak, tutaj ten kod samolotu, jaki to jest typ samolotu. I też automatycznie mógłby nam wybrać linię, gdyby to był samolot liniowy, ale tak, czyli linię lotniczą, kod ICAO linii lotniczej, ale w tym wypadku jest to Cessna, więc linii lotniczej nam tutaj nie trzeba wpisywać. Za to, co musimy wpisać, to call sign. Tutaj podam sobie SP-ROM, mój call sign. Tutaj też jest ważne, że nie używamy myślników, tak? Tutaj normalnie na ogonie mamy SP-ROM, ale tutaj łącząc się podajemy bez myślników i też, jeżeli nawet podamy tego myślnika, to on zostanie, z tego co zauważyłem, automatycznie usunięty, więc nawet jak o tym zapomniemy, to nic wielkiego się nie stanie. Jeszcze objaśnienie, co to jest ten typ. Tutaj tak, mamy trzy znaki. Pierwsza literka mówi nam L, mówi nam, że jest to samolot lądowy. S mówiłoby nam, że jest to wodno-samolot, czyli seaplane. H by nam to mówiło, że jest to helikopter. A G jak glider, czyli szybowiec. Kolejny znak, czyli cyfra, to jest ilość silników, tak? Cessna ma jeden silnik, dlatego jest jedyneczka. Gdybyśmy latali na przykład, nie wiem, jakimś Boeingiem, mogłaby to być dwójeczka albo czwóreczka, jeżeli jumbojetem i tak dalej. Dobrze, dalej mamy trzeci znak. Trzeci znak mówi, jaki mamy typ silnika. P to jest od piston, czyli jest to silnik tłokowy. Mogłoby być jeszcze J od jet, czyli odrzutowy, i T od turboprop, czyli turbośmigłowy. Także u nas się zgadza, mamy samolot lądowy, jednosilnikowy, tłokowy. Tak? Także tak to należy przeczytać. No i dobrze, mógłby się łączyć, ale jeszcze sprawdzę sobie jedną rzecz. Sprawdźmy sobie na mapce, tutaj mamy mapkę sieci WATSIM, map.watsim.net. Taki jest adres. Możemy zobaczyć, ile jest teraz pilotów w naszej tutaj sieci. Bardzo dużo. Możemy też sobie tutaj włączyć ATC. O, i możemy sobie ładnie zobaczyć, gdzie mamy różną kontrolę lotów. O, zobaczmy sobie na przykład tutaj. O, mamy takie oznaczenia jak ground na zielono, czyli jest obsadzony ground, jest obsadzony tower, jest obsadzony ATIS. Tak, także mamy tutaj na tym lotnisku kontrolę. Mamy też kontrolę obszarową, jak tutaj widzimy. Jest kontrola obszarowa CRT, tutaj przez Maxa obsługiwana. Mamy też właśnie przez kogo. Mamy częstotliwość, więc mamy tutaj wszystkie informacje potrzebne, żeby też zobaczyć, gdzie mamy jakąś kontrolę lotów i żeby się na przykład podłączyć pod takie lotniska,
gdzie, o tu jest na przykład gęsto w Anglii, możemy sobie tak tutaj właśnie wszystko podejrzeć i ja teraz właśnie sprawdzam, jestem we Wrocławiu, więc sprawdzam, czy coś się dzieje we Wrocławiu. No właśnie się nic nie dzieje we Wrocławiu, jak widzę, tak, jest pusto, więc mogę się bezpiecznie łączyć. Chodzi o to, żeby się tam komuś na przykład nie ustawić na tym samym miejscu postojowym i tak dalej, tak, żeby nie przeszkadzać nikomu. Więc ja teraz idziemy sobie tutaj w Connect, tak, i klikamy tutaj, potwierdzamy Connect, tak, wszystkie dane są podane. No i mamy potwierdzenie, tutaj jeszcze FlightGear nam wyświetla komunikat. Tak, mamy network zapalony, jesteśmy w tej chwili podłączeni do sieci WATSIM i też jak zaraz powinniśmy zobaczyć, powinniśmy tutaj też, no nasz samolot powinien znaleźć się na mapce. No tu widzimy, że w Polsce też została obsadzona wieża w Krakowie przez Krystiana. No, mnie jeszcze nie ma. No i pojawił się mój samolot też i na mapce. Tak, jest mój callsign, Esperom. Możemy sobie też kliknąć na samolot, zobaczyć tutaj. No i akurat nic nie mam, tak? Nawet nie mam planu lotu, więc może kliknijmy sobie też na kogoś, kto tutaj leci. Tak, możemy sobie zobaczyć właśnie skąd leci, dokąd leci, jego trasa, jakim samolotem, nazwa pilota. Więc mamy też takie informacje. O, mamy nawet też narysowany ślad historii lotu. Także też bardzo fajna mapka. Możemy tutaj właśnie sobie wszystko podejrzeć. No i warto właśnie zobaczyć, zanim się zrespawnujemy, właśnie gdzie się respawnujemy, tak? Czy też nikogo tam nie ma i tak dalej. Dobrze, ja teraz się rozłączę. Jak tu mamy connect, dajmy teraz disconnect. Rozłączę też Swifta, chociaż nie trzeba chyba aż tak tego robić, ale chcę zmienić samolot, tak? Zmieńmy samolot na jakiegoś liniowego Boeinga. To będzie, niech będzie Boeing 77, dajmy 200. No dobrze, dajmy może też, może zobaczmy Kraków. Zobaczmy może Kraków. EPKK. Tu akurat ktoś chyba stoi. EPKK. No dobrze, postawmy się tutaj w Krakowie. Jest tam przynajmniej jakaś kontrola teraz. No i połączmy się. Znaczy połączmy się. Uruchommy na razie FlightGeara. Dobrze, FlightGear uruchomiony, więc łączmy się ze Swiftem. Dobrze, jest, jeszcze nie. Jest podłączony, dobrze. I teraz tak, jeżeli pójdziemy sobie w Connect. O, to właśnie teraz mamy przypadek, że nasz model jest na żółto. To jest ostrzeżenie na zasadzie, ej, ja takiego samolotu nie znalazłem, tak? Czyli Swift nam mówi, że no taki samolot nie jest zmapowany z jego bazą danych i on tak naprawdę nie wie, co to za samolot. A to oznacza, że wszystkie dane, jakie tu mamy podane, jak aircraft, airline i typ samolotu, są prawdopodobnie nieprawidłowe i musimy sami je sobie wpisać. No i właśnie są nieprawidłowe, bo tutaj mam jeszcze Cessny, tak? Stare dane z Cessny, więc muszę je sobie pozmieniać. Więc tutaj na przykład aircraft sobie wpiszmy. No musimy sobie to sami poszukać. Mamy tutaj Boeinga, więc dajemy B777. No i zawsze mamy podpowiedź, co jest o tyle fajne, że tutaj Swift pokazuje nam różne warianty tego Boeinga 777, więc musimy znaleźć nasz model 200. No i to jest po prostu ten model. No i widzimy, jest wprowadzone. I tutaj też ważne jest to, że jak klikniemy tutaj fokusa, to widzimy, że zmienia nam się to na B772. Można powiedzieć, że to jest dziwne, ale rzeczywiście tak jest. Taki jest kod ICAO Boeinga 777-200, że to jest B772. I to jest wszystko prawidłowe, chociaż mogłoby się wydawać, że coś tutaj nie gra, nie? Ale tak właśnie ma być. Dalej mamy typ samolotu i typ samolotu już został prawidłowo nam wpisany poprzez to, że wprowadziliśmy tak prawidłowy typ tutaj samolotu, tak? Że jest to samolot liniowy, dwusilnikowy i jet odrzutowy silnik, tak? Więc to już jest prawidłowe. No i teraz malowanie, tak? Sprawdźmy, jakie ma malowanie. Mamy British Airways. Więc musimy wpisać kod ICAO linii lotniczych British Airways. No,
problem jest, jak nie wiemy, tak, jaki to jest, bo jeżeli piszę tutaj sobie British, to niestety to mi nie znajduje, tak, po nazwie. To mi tylko znajduje po kodzie ICAO, ale jak damy sobie tutaj tą zieloną ikonkę tego wizarda mapera, to tutaj, ja to jeszcze sobie rozszerzę na dole, mamy szukajkę po nazwie. O, i tu możemy sobie wpisać nasz British Airways, o, jest, i jest to kod ICAO. Bravo Alpha Whisky. Dam tu cancel i Bravo Alpha Whisky i jest British Airways, tak? I jesteśmy skonfigurowani. No i tutaj jeszcze taka ważna rzecz, jeżeli właśnie mamy taką sytuację jak teraz, że nie jesteśmy zmapowani naszym samolotem, możemy sobie właśnie użyć tego wizarda i przesłać dane do bazy danych, tak żeby na przyszłość Swift już wiedział, jaki to jest samolot. No ale niestety nie do końca to jeszcze działa. A może wam pokażę właśnie dlaczego. Wpiszmy tu sobie tą B77-200 jeszcze raz, tak? Taki jest samolot. Tu wybieramy sobie, że jest to samolot liniowy, tak? Czyli dajemy tak. Kod ICAO naszego, to było malowania BAW, tak? British Airways, ok. No gdyby to była wirtualna linia lotnicza, to by było, no V się zaczynała, bo też można wirtualne linie, to jak mamy właśnie napisane, podawać też wirtualne linie lotnicze, a te normalne są tylko 3-literowe, a nie 4-literowe, jak wirtualne. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Next. Może tu sobie powiększmy. Dobrze. Teraz wybieramy dokładnie, jaki to jest model samolotu, bo jeszcze mamy jakieś warianty Extended Range i Fregata, tak? Dla nas jest to ten zwykły. Idziemy dalej. Wybieramy dokładnie, jaki to jest typ malowania, tak? No, jest tutaj tych wariantów bardzo dużo, tego British Airways, ale dajmy sobie ten standard. Next. Zaznaczamy symulator, bo teraz tak, tylko FlightGear, bo wybieramy sobie dystrybutora naszego samolotu. Ja wybiorę, że to jest po prostu FlightGear. Tak, tu mamy takie trochę z czapy komunikat, to dlatego, zamknijmy to okno, dlatego, że tu jeszcze mamy checkbox Explaina włączony, tak? To musimy oznaczyć, tak? Interesuje nas tylko FlightGear. No i tutaj mamy potwierdzenie wszystkich naszych danych, że się wszystko zgadza. Tak, jest landplane, dwa silniki jet, B77, 772 i wszystko powinno być ok. Dajemy dalej. No i tu jest właśnie teraz problem, bo potrzebujemy zalogować się do bazy danych Swifta. I tu mamy link do tego. Do tej właśnie bazy danych. Tu normalnie była możliwość zalogowania się, czy też zarejestrowania się do tej bazy danych. W tej chwili jest to niedostępne. Musimy już tam mieć konto. Ja w tej chwili nie mam tam konto, bo dopiero co tutaj instaluję, tak, się z tym wszystkim, więc jeszcze nigdy tego konta w Swifcie nie miałem. Jak dodamy sobie, że straciłem hasło, to mamy właśnie informację, że no, kiedyś można było się właśnie logować przez WATSIM SSO, czyli po prostu podając te same kredensiale co do WATSIM-a, mogliśmy się też zarejestrować tutaj do tej bazy danych, ale w tej chwili jest to niemożliwe z jakiegoś powodu. Mamy tylko informację, że tak, pracują tutaj nad tym i że tak, na jakąś nową procedurą logowania. No, także słabo, bo w tej chwili nie da się tutaj wysłać na serwer naszego mapowania nowego samolotu. Więc ja w tej chwili tego nie przejdę, no chyba, że ktoś z was ma już tam hasło i login, to mógłby to sobie przejść. Dobrze, ja to anuluję. Dobrze, tu zobaczę sobie jeszcze raz, gdzie ja dokładnie stoję. Ja chyba gdzieś stoję z tej strony, więc tu chyba nikogo nie ma. Więc połączymy się do sieci WATSIM. Connect. Dobrze, jesteśmy połączeni. No zobaczmy, czy tutaj, o tak, jest samolot tutaj innego pilota. No jest nawet trochę samolotów, chociaż nie wiem, czy to mam wyłączony chyba, tak? Tak, ruch S jest wyłączony, więc tutaj troszkę ludzi jest. Tak, także zobaczmy sobie jeszcze takie ważniejsze rzeczy, czyli oczywiście plan lotu. Jeżeli chcemy tutaj latać, no to powinniśmy właśnie złożyć plan lotu, zanim wystartujemy, tak? Tym bardziej, że dla IFR musimy mieć uprzednio w ogóle pozwolenie na taki lot, zanim w ogóle cokolwiek zrobimy. Tak, także tutaj sobie układamy cały plan lotu. Ja tutaj tego nie będę omawiał. Tutaj powiem też parę takich rzeczy, że właśnie możemy też zaimportować plan lotu z SimBriefa. Tam też możemy mieć konto i sobie taki, tam sobie plan lotu ułożyć i tutaj go sobie teraz zaimportować, podając naszą tutaj nazwę użytkownika SimBriefa. Możemy też plan lotu składać ze samej strony WATSIM, tak? Tam też jest możliwość taka.
No i tak jak też mówiłem, możemy też chyba tutaj prawdopodobnie są sekcja komentarzy, możemy właśnie tutaj też wpisywać no, pewne komunikaty do ATC, że na przykład jesteśmy jeszcze nowi, czy nie mamy tam jakichś możliwości, jeżeli chodzi o samolot. Tutaj też mamy właśnie pewne, tak, nasz equipment, tak, wyposażenie naszego samolotu, co też warto tutaj wpisać właśnie, w co jesteśmy wyposażeni, czyli inaczej też mówiąc, jakie procedury będziemy mogli wykonywać. Tu mamy też tooltipa z pomocą, albo właśnie w osobnym okienku mamy te wszystkie kody podane, więc tutaj warto to też wiedzieć, że takie rzeczy trzeba podać. Zobaczmy sobie aircraft. Mamy tutaj samoloty w pobliżu. Także jest ich całkiem sporo. Tutaj te akurat jeszcze stoją na ziemi. Tutaj mamy dwa samoloty, które się poruszają. Mamy właśnie też tekst czat, tak? Możemy się też komunikować właśnie, no po prostu pisząc, tak, na czacie. Tu musimy zaznaczyć message tu, gdzie możemy wybrać, do kogo chcemy wysłać wiadomość. Czyli na przykład do wieży w EPKK, do Krakowa. No tu widzimy, że jest to Krystian, tak? Możemy do niego napisać, a piszemy tutaj na dole. Mamy taką, tak, takie pole tekstowe, gdzie możemy właśnie wpisywać komunikaty. Mamy też komendy, tak? Zaczynając od kropki możemy też wpisać jakąś komendę, a następnie komunikat tekstowy, więc tak to wygląda. No ja tutaj nie będę pisał, ale warto wiedzieć, że tutaj mamy taką możliwość właśnie pisania. A tu możemy odczytywać różne wiadomości na komie pierwszym, drugim, unikomie i tak dalej. Opcje audio, tutaj możemy sobie włączyć różne takie różne blipy, które nas tutaj komunikują o różnych komunikatach. Dobrze, kokpit był, symulator. Informacje, live data i nasze modele, tak? Tu mamy modele samolotów w zasięgu. Mamy nasze wszystkie modele, tylko musimy sobie wczytać load. Musimy sobie to jest załadować, tak, mamy nasze wszystkie modele, możemy sobie podejrzeć jeszcze raz. Statystyki mamy, logi, dobra. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy. Oczywiście, jeżeli tutaj latamy, to na sieci VACIM, to oczywiście musimy mieć też aktualny IRAC. Niestety FlightGear ma bardzo przestarzały IRAC i tutaj, no, jeżeli chcemy latać IFR, no to musimy jednak skorzystać na przykład z subskrypcji, wykupić sobie subskrypcję z Navigrapha, który tutaj dostarcza aktualny IRAC. No niestety Navigraph nie wspiera też oficjalnie FlightGeara, więc tam trzeba też dokonać pewnych ręcznych przeróbek, co tam polega na odpowiedniej, no, na przekopiowaniu plików do odpowiedniej struktury katalogów, co czasami, no, może być uciążliwe, ale jest do zrobienia, nie jest to aż takie trudne. Czasami też pasy są niezgodne z aktualnymi, tak? Czyli numeracja pasów może się nie zgadzać, co też wymaga wtedy, żeby w tych procedurach podmieniać po prostu numery pasów, żeby one były też widziane przez FlightGeara. No jest troszkę czasami problemów z tym związanych, ale jeżeli będziemy latali na Visual Flight Rule, to nie powinno być aż takich problemów, bo wtedy nie potrzebujemy aż tak bardzo tutaj procedur podejścia, czy właśnie tych wszystkich punktów nawigacyjnych, tak? Możemy właśnie tutaj sobie nawigować wizualnie, więc tutaj jak najbardziej też na Visual Flight Rule można się bez tego Navigrapha może i obyć. No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o takie pierwsze połączenie się tutaj z siecią VACIM w symulatorze FlightGear, dzięki właśnie równie open source'owemu tutaj oprogramowaniu Swift. Także to tyle będzie na ten odcinek. Dzięki i do następnego razu. Cześć Wam!